Simano wszystkim z tej strony nie kto inny, jak Kodmicz Dawn i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie temat nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie omówimy sobie temat tego, co dokładnie pojawi się po nadchodzącej dużej aktualizacji, która pojawi się w grze Fortnite w najbliższy wtorek jutro, bo gracze już znają niektóre ze zmian, które mogą pojawić się wraz z jej dodaniem do gry i powiem wam, że są one naprawdę mega i to mega kozackie. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migało, 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też, o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów. Live i na tym kanale no i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to tak, jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo to nie koniec konkursów na kanale Migao. Dzięki temu, że każdego dnia wspieram mnie coraz to większa liczba osób w sklepie, ponownie mogę Wam rozdać 300 Faudolców w formie prezentów grze, a żeby wygrać trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem suba z suba dzwonem na kanale i kod Migao 2 w ja w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i dodam tutaj jeszcze na samym początku, że jak sami możecie usłyszeć, ja jestem obecnie chory i mój głos może być trochę niewyraźny, ale postarałem się nagrać ten odcinek, jak najlepiej tylko dałem radę. No i tak, moi kochani, już dokładnie jutro, 14 lutego, do gry Fortnite powinna, i tutaj podkreślam, powinna zostać wprowadzona kolejna wielka aktualizacja 23.40, która jak zawsze wprowadzi do gry ogrom mega ciekawych zmian i oczywiście nowości. My gracze, co ciekawe, znamy już niektóre z nowościach, jakie zostaną wprowadzone wraz z jej dodaniem do gry i głównie mowa tutaj o zmianach fabularnych, kilku nowościach na wyspie, nowego wydarzenia z nagrodami oraz kilka innych bardzo ciekawych rzeczy. Wszystko to omówimy sobie zaraz i właśnie zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam krótko powiedzieć ile będzie ważyła nowa aktualizacja i patrząc na poprzednie aktualizacje w tym sezonie, niestety, ale ta nowa aktualizacja może ważyć od około 2 do maksymalnie 10 gigabajtów u każdego jednego gracza. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnie aktualizacje były wielkie pod względem zawartości, a mało dodawały do gry i prawdopodobnie Fortnite wraz z tymi aktualizacjami powoli dodaje niektóre pliki trybu kreatywnego 2.0, żeby później go po prostu tylko uruchomić. Bardzo podobna sytuacja była w rozdziale drugim sezonu czwartego, gdzie Fortnite dodawał Ray Tracing i zanim go dodał wydał dwie lub trzy duże aktualizacje z wagą od 15 do 20 GB i dopiero po trzecie został dodany, a wiemy, że kreatywne zostanie wprowadzone do gry wraz z nowym sezonem drugim w tym oto rozdziale. Tak więc nic dziwnego, że aktualizacje ostatnio są naprawdę mega duże, bo sam kreatywny 2.0 będzie ważył ogromnie dużo, ale Fortnite chce jak najszybciej dodawać wszystkie gotowe Rzeczy w jego temacie do plików gry, dlatego też nic dziwnego, że ostatnio jest do nim tak bardzo głośna. No i od razu tutaj zaznaczę, mówiąc o kreatywnym 2.0, że po tej nadchodzącej aktualizacji w plikach gry pojawią się kolejne jego pliki, o ile aktualizacja będzie jakaś duża, ale to nie jest pewne i bazujemy tutaj na tym, co pojawiało się ostatnio w plikach gry. No i teraz właśnie przejdziemy sobie do tych już zmian, które powinny zostać wprowadzone zaraz po tej aktualizacji i w pierwszej kolejności pod lupę zabierzemy sobie wydarzenie z darmowymi nagrodami, o którym mówiłem wam ostatnio, czyli oczywiście Event Walentynkowy. Nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie 14 lutego, poza tym, że do gry trafi nowa aktualizacja 23.40, wystartują również Walentynki, co wprost podpowiada nam, że po tej nowej aktualizacji gracze otrzymają jakieś kolejne mega ciekawe zmiany w całym tym temacie. Głównie można spodziewać się jakichś pojedynczych zmian na wyspie, kilku nowości i zmiany, skinów w sklepie, do tego wszystkiego mogą pojawić się jakieś darmowe nagrody, tak jak na poprzednich takich wydarzeniach, bo zawsze na Walentynki coś było za darmo. Tak więc i w tym roku raczej nie będzie inaczej, i na teraz pamiętajcie, że nie jest to na 100% potwierdzone, tym bardziej, że Walentynki w grze zawsze startowały w w licach 10 lutego, a jak widać dzisiaj jest 13 i nadal w grze nic się nie pojawiło. Jeżeli nie pojawi się nic po tej aktualizacji w tym temacie, to wiadomo, że Fortnite zrezygnował z tego wydarzenia w tym sezonie, lecz w sklepie z przedmiotami już znajdują się walentynkowe skiny, tak więc ja osobiście nadal stawiam, że trafi on po tej oto aktualizacji do Fortnite'a. Kolejne ze zmian, które niestety ale tym razem raczej nie pojawią się po tej aktualizacji, to zmiany fabularne i z jednego prostego powodu, czyli z powodu braku zadań fabularnych, bo każda poprzednia duża aktualizacja wprowadzała je do gry. Teraz jednak dzięki informacjom, które znajdują się w grze, wiemy, że po tej aktualizacji nie będzie nowych zadań, bo na dzień dzisiejszy wskazują one, że będą one dopiero za 15 dni i jest to 28 luty, co przypada na ostatnią aktualizację 20.50. To właśnie po niej w grze w tym sezonie pierwszym pojawi się ostatni zestaw zadań zaprzysiężonych, po których dowiemy się, czy to się udało się uratować siódemkę i czy wróci ona cała na wyspę poznamy bezkształtnego i cała fabuła będzie lecieć do przodu. Całe rozwinięcie tych tematów pojawi się i tak dopiero w sezonie drugim, ponieważ to właśnie wtedy pojawi się event na żywo, który będzie opierał się na obecnych informacjach. Tak więc po tej aktualizacji jutro też będą ważne informacje na cały ten temat. Te jutrzejsze informacje, które pojawią się w temacie samego eventu nie będą jakieś mega wielkie przez brak tych wszystkich zadań zaprzysiężonych, lecz mogę wam powiedzieć, że w plikach gry na pewno pojawi się coś w temacie tej były w tym sezonie pierwszym. Co dokładnie to będzie tego niestety nie wiem, ale nastawcie się na jakieś ciekawe informacje, bo może akurat będzie ich dużo, kto wie. Obecnie musimy zostawić sobie już ten temat i przejść do kolejnych rzeczy, które trafią po tej oto aktualizacji. No i kolejne rzeczy, które mogą i tutaj podkreślamy mogą pojawić się w plikach gry po Nadchodzącej aktualizacji to kolejne informacje na temat nowego sezonu drugiego oraz zmian i nowości, które tam będą, ponieważ do jego startu zostało już naprawdę bardzo mało czasu. Gracze już po ostatniej aktualizacji 20.30 dostali kilka informacji odnośnie sezonu drugiego, i mowa tutaj przykładowo o dwóch nazwach kodowych nowych lokacji i lokacji nawiązującej do bramy szczeliny, trybu kreatywnego 2.0 i perspektywy pierwszoosobowej. Tak więc niewykluczone jest to, że po tej najbliższej aktualizacji też pojawią się jakieś nowe informacje w jego temacie, tym bardziej, że czym bliżej do jego startu, tym w internecie po aktualizacji. W aktualizacjach zawsze pojawia się ogrom ciekawych informacji na cały jego temat. Cały film o zmianach fabularnych, które pojawią się po tej aktualizacji trafi na kanał Migao prawdopodobnie w środę, dzień po aktualizacji, ponieważ będę musiał zebrać dla was wszystkie najważniejsze rzeczy w całym temacie eventu i ogólnie całej fabuły. Oczywiście nawiązując tutaj jeszcze do wydarzenia walentynkowego, to informacje o nim dam wam w dzień aktualizacji, czyli we wtorek o godzinie 16.35 i dodatkowo tego samego dnia przedstawię wam wszystkie nagrody, które pojawią się po aktualizacji, a teraz idziemy dalej. Kolejna rzecz, jaka zostanie wprowadzona, do gry Fortnite wraz ze startem nadchodzącej wielkiej aktualizacji to nic innego jak nowe bronie na wyspie i przedmioty, ponieważ jest to jedna z rzeczy, która prawie zawsze trafia do gry po takich dużych aktualizacjach. W tym wypadku wiemy, że wszystkie bronie jakie miały zostać dodane do gry w tym sezonie, już trafiły na wyspę, więc gracze mogą spodziewać się albo jakiejś całkowicie nowej broni lub przedmiotu, lub powrotu jakiegoś starego z małymi oczywiście zmianami. Fortnite w tym rozdziale, gdy wprowadza jakieś stare bronie do gry, mocno je osłabia i dostosowuje tak, aby były one adekwatne do obecnych przedmiotów, dlatego gorzej się gra teraz ze skarem lub ciężko. Strzelbą, lecz to nie ostatnie zmiany, które pojawią się po tej oto aktualizacji. Poza tym w grze pojawią się kolejne nowe rozszerzenia rzeczywistości i pełną listę wszystkich, które zostały dodane po dwóch ostatnich aktualizacjach oraz tych, których jeszcze nie ma są tutaj widoczne i której z nich na pewno trafią do tej oto gry. Nie wiadomo niestety, które dokładnie, bo Fortnite wprowadza je dopiero w trakcie trwania aktualizacji, ale większość tych, które były na tej liście trafiły do gry w trakcie trwania sezonu po niedawnych dwóch aktualizacjach dużych, więc i teraz tak samo jest na nie duża szansa. Same rozszerzenia rzeczywistości to jedna z lepszych. Rzeczy, jakie zostały wprowadzone do gry w tym rozdziale czwartym i są wprowadzone po aktualizacjach, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, dają one dużo urozmaicenia do rozgrywki i naprawdę bardzo często się one przydają podczas zwykłych meczów. Z ostatnich zmian, jakie mogą zawitać do gry Fortnite po przedostatniej aktualizacji sezonu pierwszego, to kolejna garstka nowych przedmiotów, które albo będą jakimiś zwykłymi nowymi skinami, albo będą też przedmioty na walentynki, o których wcześniej Wam mówiłem. Obecnie, tak samo jak w temacie broni i rozszerzeń, nie wiemy, jakie to mogą być skiny i przedmioty kosmetyczne, lecz nastawcie się na skiny, które będą nawiązywać do Walentynek, ponieważ taki klimat będziemy mieć przez najbliższy czas w grze. Pamiętajcie, że poza tym w grze pojawi się jeszcze ogrom zmian i nowości, których my gracze nie znamy i poznamy je dopiero po starcie aktualizacji, a twórcy gry jak zwykle nas zaskoczą jakąś nową współpracą, nowościami lub jakimiś zmianami na wyspie w Fortnite. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry. Przemie w końcu może trafić do większego grona odbiorców, tego tak jak ostatnie moje filmy, pamiętajcie to, że subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców, a jeden live będzie dzisiaj o 20. No i nie zapomnijcie wpisać. Kumigao, dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o nadchodzącej dużej aktualizacji 20.40, która zostanie wprowadzona do gry już w ten wtorek, teraz i co sądzicie o wszystkich zmianach i nowościach, które mają się tam pojawić. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!